kiedy go ogłuszymy, to on dalej będzie żył. Pewnie. Nie się za daleko. Mam nadzieję, że tego dożyję. Wybacz mi, Teo. Najwyższa straż chroniła wtedy Stiltona. Ogłuszając Stiltona, zmieniłam przeszłość. Ale jak? No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Jak teraz będzie wyglądać ta lokacja? Dobra, tutaj nie ma krwiobzu, więc na spokojnie mogę go tutaj zostawić. Nikt raczej go tu nie znajdzie. Ale on się ocknie za jakiś czas i nadal będzie żył. I no chuj mnie kurwa z tym strzeli kiedyś. Kombinacja do drzwi pracowni. 772. Jest notatnik. Dobra. Otrzymałam twoją prośbę i zgadzam się, że najwyższy czas na obiad. Niestety nadal jesteśmy na służbie. Dam ci znać, jeśli dowiem się czegoś więcej. No i zobaczmy, jak to wygląda. Ja. O, ty, o wiele lepiej. Dobra, tutaj nie masz takiego, takiej różnicy, ale mamy tutaj służbę. Patrzcie, teraz w teraźniejszości po pierwsze nie ma krwiogzów, po drugie jest służba. Właśnie dzięki temu, że oszczędziliśmy po prostu nie zabiliśmy. Ale szczerze nie wiem po co zabijać Stiltona tak naprawdę, bo to jest akurat człowiek, który fakt ugościł tutaj Duke'a i tak dalej. Ale jakby zrobił to, powiedzmy, trochę na pewnie rozkaz Duke'a, nie jakby na... Nie wiem, jakby po to, żeby mu się podlizać, nie? Zobaczmy, tutaj nie ma nic nowego, ale zobaczmy, czy jak wejdziemy do posiadłości, czy jakieś nowe rzeczy tu dodadzą. Bo nadal nie skończyliśmy misji. Ludzie zwykle nie zakrywają twarzy. Chyba, że mają niecne zamiary. No. Pomocy! Zostaw mnie w spokoju! To zamknij się. Jeden amulet. Gdzieś w tę stronę. Pomieszczenie w ogóle, kurde. List z architektury Muranola do pana Aramisa Stiltona. Szanowny panie, piszemy z zapytaniem o zadowolenie z nowej pracowni. Czy wszystko zrobiliśmy zgodnie z oczekiwaniami? Czy niezbędne są jakieś poprawki? Czy robotnicy pozostawili ten teren robót w należytym porządku? Jeżeli nie ma pan zastrzeżeń do naszej pracy, wkrótce przyślemy rachunek za wykonaną usługę. Z poważaniem K. Kierkegaard i A. Muranola. Architektura i zaopatrzenie. Obu. Niefortunne wykonanie. Granaty czasem nie działają. Kupy nie urywa. Aż tak mi też nie jest potrzebne. Do widzenia. Spotkanie Stiltona i Abel w sprawie funduszu górniczego. Aramis Stilton, właściciel kopalni srebra i obrońca praw górników, poprosił o spotkanie z Duke'iem Luku Abel w celu wynegocjowania warunków stworzenia nowego funduszu mającego wspomagać ofiary wypadków górniczych. Obecnie żadna taka forma zapomogi nie istnieje, a ranni pracownicy są po prostu zwalniani ze swoich stanowisk i oczekuje się od nich podjęcia innej pracy, mimo że ich ślepoty, utraty kończy, czy też innych poważnych okaleczeń. Będzie to już trzecie takie spotkanie, dotychczasowe nie przyniosły jak dotąd istotnych rezultatów. Stilton mówi jednak, że wciąż wierzy w stworzenie i hojne sfinansowanie funduszu jeszcze przed końcem roku. Okej, to było chyba... Tak, to z gazety. I to jest biuro Stiltona. Ale po co by mu określał amulet, kurde? Okej, to jest naprawdę spoko obraz. Nie mogę go zabrać oczywiście, bo to nie takie obrazy kolekcjonuję, no ale...
jest okej. Okay. Tak się nie da żyć. Dziwnie mi się teraz przemieszcza po tym, wiedząc, że tak naprawdę nie jestem w przeszłości, tylko w teraźniejszości, nie? W sensie widząc bardziej to, jak tutaj się wszystko zmieniło, jak to lepiej po prostu wygląda. Dobra, tu mamy tę dwójkę. Tutaj nie ma kodu. Okej, okay, drzwi otwarte, czyli w sumie kodu nie potrzebuje się, a remisa oszczędza. Łatwiej by było, gdybyśmy mogli otworzyć drzwi i podejść bliżej. Kombinacja, którą widziałeś, nie działa? Zerknąłem w zeszłym miesiącu do notatnika Stiltona, ale musiał w tym czasie zmienić kombinację. Co? Cholera jasna. Co oni wyprawiają? No już, w każdej chwili ktoś może przyjść. Przestań płakać. W końcu dzieje się coś ciekawego. Orgia pijanych arystokratów to coś, czego nie chcę przegapić. Tam. To na pewno seans spirytystyczny z tabliczkami i świecami. Stilton zaprosił tę ekscentryczkę z cesarskiego konserwatorium, Brianę Ashworth. Szlak, słyszałem coś. Ruchy. Dobra. Oj, bardzo ładnie, że tak sobie stąd wynikacie. To mi się bardzo podoba. Przecież wiadomo, nie muszę w ogóle teraz korzystać z tego szyfru. A. Okej, okay. Widzę, że nawet nie mogę, jeśli chcę. Tak to w sensie, dobra, musiałbym po kolei tych dwóch zgarnąć, czyli najpierw tego typa. Młodo na tej warcie. Poczekaj, ja dam sprawę. Zajebiście. Kiedy już myślałem, że to mam... To chuj. Nie słyszę. Łatwiej by było, gdybyśmy mogli otworzyć drzwi i podejść bliżej. Kombinacja, którą widziałeś, nie działa? Zerknąłem w zeszłym miesiącu do notatnika Stiltona, ale musiał w tym czasie zmienić kombinację. Cholera jasna. Co oni wyprawiają? No już, w każdej chwili ktoś może przyjść. Przez ostatnich 5 lat zdarzyło się... Przestań płakać. W końcu dzieje się coś ciekawego. Orgia pijanych arystokratów to coś, czego nie chcę przegapić. To na pewno seans spirytystyczny z tabliczkami i świecami. Stilton zaprosił tę ekscentryczkę z cesarskiego konserwatorium, Brianę Ashworth. Szlak, słyszałem coś. Ruchy! Dobra, kolejny quick save. I pierwszy manualny save od ponad 1,5 godziny. Wow, przydał się szybciej niż sądziłem. Nie miałaś położyć typa bardzo fajnie, po cichutku na ziemi. Nie, miałaś się go nieprzytomnie, chciałem rzucić w pierdoloną gablotkę ze szklaną szybką! Powinienem wziąć podwójną zmianę. Nie musiałbym słuchać jego opowieści, jak wspaniale było za ojca Duke'a.
Co? Dobra, nie, bo to jest wykrycie. Więc cofamy. Przecież w sumie po co... Przecież ta gadka od tej durnej służki, jak zaczęła się rzeźbić, i to jest już uznawane za wykrycie. I tak tego ducha nie dostanę. Nie wywołam tu żadnego cholernego alarmu. Jest tu pomieszane. Co się stało? Najgorzej jest chyba tutaj. Teraźniejszość i przeszłość nakładają się teraz na siebie. Gdzie jest Stilton? Nie powinienem był go trzymać przy sobie tylko dlatego, że był blisko z moim ojcem. To, co spróbujemy zrobić, nigdy dotąd zrobione nie zostało. Wykracza to poza moje pojmowanie, a już na pewno wasze. Jeśli ktoś ma wątpliwości, czas je odrzucić. Umyka to racjonalnemu myśleniu. Wkraczamy na teren, na którym filozofia naturalna zmienia się w coś innego. Tak, czuję to. I gramy z szaleństwem. Delilah jest waszą prawowitą władczynią. Jesteście jej to winni. Delilah jest silniejsza niż wcześniej. Duke i ja słyszeliśmy jej głos. Szeptała do nas. Nadszedł czas, więc zajmijcie pozycję. Ciekawe. Mogę wyjść w ogóle? Jakim cudem oni nie zauważą? Okej, tu się mogę przedostać. Ha, ale z bomby ląduje w tym miejscu. Dobra. Ha, ja tu jestem niewidzialny w ogóle. Poprzez nakładanie się przeszłości i teraźniejszości. Dobra, zobaczmy, czy jest coś ciekawego. Z tego co widzę, to nie w tym kredensie. Bardziej ekscytujące niż którakolwiek z orgii, na jakiej byłem. Po co w ogóle... Nie... Ach! Po co? Ten komentarz był tak niepotrzebny. Duke'u. Ten mój w sumie teraz trochę też. Zrób to teraz! Jestem. Powróciła z zimna, z wieczności. Ona żyje. Ciekawe, wygląda na to, że zadziałał. Mój duch jest bezpieczny w środku. Luka, zamknij go, proszę. Myślałam, że cię straciliśmy.
Briano, Luko, nigdy was nie opuszczę. Czekaj! Ukrywasz się, ale wiem, kim jesteś. I kiedy jesteś, spoglądasz, jak powracam na świat. Pewnego dnia przyjdę po ciebie. Jasny szlak. Pustka spoza świata jest dziwna. Nigdy nie zrozumiem wszystkiego, co mi się tam ukazało. Na gwiazdy. To bardziej ekscytujące. Dobra, może to jeszcze raz zobaczyć. Zrób to teraz! Dobra, czyli czy ja dobrze rozumiem? Oni przez te jakieś okultystyczne rytuały sprowadzili Delilę z tego jej więzienia w tym obrazie w pustce. Ciekawe. A ona swoją duszę umieściła w posągu, który Duke gdzieś zabrał. Czy gdzieś, tak naprawdę do tego swojego pałacu. Zamknij. Ciekawe. Myślałam, że cię stracimy. Chciałbym, żeby chociaż raz to ona zapłaciła za drinki. Jeden cholerny raz. Czy to za dużo? Dobra, czy są jakieś amulety albo coś nowe? Nie tutaj. Ale kto wie, może będą na zewnątrz, jak wyjdziemy właśnie do dzielnicy pyłu. Patrzy, pomimo tej... A ty nie pracujesz nad drążeniem kolejnego szybu? Nic ci nie jest? Może do naszej ingerencji... Ktoś wsadził śluzy do kieszeni kurtki. Dobra, jebać to. Chyba, że zapis był w miarę niedawno. Minutę temu, zaraz potem. Dobra, trudno. Jak mówiłem, pewnie tak czy siak mam to... No to uznane jako. Mam nieuznane to. Nie mam tu ducha. Tego co się zdąży. Ktoś coś widział. Teraz wszyscy się denerwują. To nie mam. Okej. Okay. Dobra. Oj, patrzcie, też. Chcę wyjść, to momentalnie wracam do teraźniejszości. Dobra, wychodzimy. Znasz już tajemnicę Delilah, wróć więc do Sokołowa, który czeka na łodzi. O, patrzcie. Mamy skrzynkę, ale nie ma tych wrót Jindosha. Mamy takie normalne przejście. Okej. Okay. Co jest? Bawicie to, stary? Rozejrzyj się. Oto upadająca wyspa na skraju pustki. Jest jednak wyjątkowa. To tutaj podcięto mi gardła. 4000 lat temu. Tu zgasło moje życie. I tu zaczęło się na nowo. Tutaj zostałem stworzony. Ten fragment pustki wydaje się starszy. Ciekawe. Prawie do końca myślałem, że uda mi się uciec. Walczyłem, ale lina tylko cięła skórę, więc się rozluźniłem. Potem poczułem nóż na gardle i wiedziałem, że czekałem za długo. Popłynęła krew, a ja zostałem bogiem. Znasz już sekret Delilah. Gdy nadszedł jej czas, wędrowała po pustce, gdzie miała zostać na zawsze. Cechuje ją jednak niespotykana wola i spryt. Znalazła to miejsce. Wyspę pośród pustki, gdzie stałem się tym, czym jestem. Odmieniło ją. I odkryła sposób, by je wykorzystać. Ukiełznać drzemiącą tu moc. Teraz Delilah to część mnie. Nie podoba mi się to.
Okej. Okay. Dobra, to tłumaczy, dlaczego była w stanie usunąć znamie, no bo ponieważ skoro jest w jakimś stopniu częścią odmieńca, no to ma dostęp do jego mocy. Czyli tą mocą może właśnie usuwać znamie od innych naznaczonych. Trzeba oddać Delilah szacunek. Wyrwała cząstkę siebie i ukryła ją w tworze złożonym z kości. Zapewniła sobie nieśmiertelność. Jeśli chcesz zabić Delilah, musisz odnaleźć jej ducha i go zwrócić. Na pewno nie będzie łatwo. Lecz to, co nastąpi później, może się okazać najtrudniejszą częścią zadania. Świat skrywa zaskakująco wiele tajemnic. A wyjdziemy teraz? Czas spotkać się z Sokołowym przy łodzi i omówić ten wyjątkowo przedziwny dzień. Opatrzcie, tutaj w ogóle całe jest zablokowane. Powstawało za dużo pyłu. Ale mamy jakieś nowości, proszę. Czego nie da się powiedzieć o najwyższej straży? Tak, Yuk jest zepsuty i zaraża tym innych. Ale Arani Stilton to dobry człowiek. Którzy chadza do pawu mojego brata. Wie, że to leci. Głęboka mogiła. No, nazwa nie zachęcająca. Niewielka szansa, że Brytan Cmentarny zginie po pojawieniu się. Okej, czyli tak się nazywa? Brytan Cmentarny? Myślałem, że jakąś lepszą nazwę mu wymyślą, ale szczerze, wbrew pozorom, to nie jest taka zła rzecz. Chociaż w sumie bełtów mam dużo, więc też mogę do nich po prostu strzelać. Ale cechę zawsze warto widzieć. Runa. Bardzo blisko siebie w ogóle są te rzeczy. Skąd ja wezmę na to pieniądze? Strzałek z usypiaczem nie wezmę. Ile mam run? 2. Dobra, teraz mam już dostęp do moich mocy, przez to, że właśnie już nie jestem. W tym... Ach, niestety. Nie skorzystam z tego więcej. Czyli to jest jedna razówka. Kurde, dlaczego tak skacze jak idiota między tym? Dobra, co ja tu miałem? Tutaj miałem domino, więc muszę być ponownie. Amulet jeden tu. Czarny amulet tutaj na dole. Stilton zgodził się na spotkanie z przewodniczącą komitetu rodzinnego. Szczęśliwa igła. Istnieje pewna szansa na odzyskanie strzał usypiających. Zajebisty amulecik. Na pewno wykorzystam. Pastor w ogóle obchodzą te sprawy. Formułka Ademajer, poproszę. Niestety nie odwiedzę czarnorynkowego sklepu. Ale trudno, może będzie jeszcze okazja później. Myślę, że Lucia Pastor ma po prostu. Bo oczywiście czarnorynkowy sklep był. Jeśli Stilton słucha tego, co ona mówi, zamiast wypełnić. Nie, czekaj. Nie, bo przychodziłem tutaj, szedłem tu. Nie, dobra, nie, bo sklep był w ogóle był za tymi tymi. Aramis Stilton poprosił, aby znów przyznał nagrody za czołowych pracowników kopalni tego miesiąca. Chyba za higienę pracy. Bo tym razem raczej nie za produktywność. Dziękujcie Stiltonowi. Niewdzięczny Glenn, wracasz mi już do roboty. No, fazę już pogadał. Czarna amulet, to jest chyba zaraz przy wyjściu w ogóle z tego. Na zobok Sokołowa jest ten amulet chyba. Możliwe, że nikt inny nawet tego nie zauważy. Ale tutejsza sytuacja uległa poprawie. Ciekawe, jak to zmieniło w ogóle przyszłość, nie? Co my tu mamy? Pancerz pustki. Znaczna część obrażeń odejmowana jest od zapasu many zamiast zdrowia.
Bardzo chętnie. I proszę bardzo. Wreszcie mam 10 amuletów wykorzystywanych. Chociaż z tym Zefirem nadal będę musiał teraz pomyśleć, czy chcę to mieć. Dobra, tutaj igłę. Bym ściągnął. No bo teraz właśnie. Jaki amulet bym chciał, kurde, zmienić? Myślę, ten dobry apetyt. Ten piąty amulet mogę sobie na spokojnie zniszczyć. Tam poświęcić. Bo to nie jest mi aż tak potrzebne. Grabasz niech zostanie. Dobra, tego podpalacza też aż tak nie potrzebuję. Więc to mogę od sobie odpuścić. Ale. Gdzie były... O, tu. Przenikliwy wrask nie. Tu. Zwiększenie zasięgu min chcę jak najbardziej. I teraz pytanie, czy ja chcę mieć 2T i 2T, czy chcę mieć 4T i 4T? Dobra, pójdźmy na razie po 2. Zobaczymy, co z tego będzie. Tworzymy. No, amulet oczywiście niespaczony, no bo od dłuższego czasu amuletów nie jestem w stanie w ogóle wypaczyć. Zróbmy sobie jedną runę. Mam ich teraz równe 3 sztunie. No i ulepszmy dzięki temu domino na trzeci level. Dzięki temu mogę właśnie powiązać 4 wrogów. No to teraz co? Będziemy szli w urzeczenie. Ewentualnie w ten daleki chwyt. Ale na pewno to mroczne bliźnie jeszcze będę chciał sobie spróbować. Żądzy krwi nie chcę, rozpadu nie chcę. Tutaj żywotność, a tutaj większa żywotność, tego nie chcę. Refleks, ślizg, lepsze odbicie, dużo czasu sparowanie. Dobry refleks sprawia, że gdy dostrzeże się wróg, wydaje się, jakby czas przez chwilę był wolniej. To na pewno bym chciał. To bym na pewno chciał, tylko że pytanie... A no właśnie. Zaplanuj kontrę, albo ucieknij bez angażowania się w walkę. O. To jest takie, że no pomocne, ale z drugiej strony mało mi potrzebne. Ale to urzeczenie na pewno będzie spoko. Czyli teraz potrzebuję tutaj 6, drugie 6, 12. 22 runy łącznie potrzebuję, żeby te 3 umiejętności wymaksować, bo te 3 już są wymaksowane. No i co? Zobaczymy, czy się uda nazbierać. No aktualnie mogę sobie stworzyć 3 runy za darmo tak naprawdę. I, znaczy, no, za darmo w cudzysłowie oczywiście. No ale byłoby to ciekawe. Dobra, kościelna mule temu proszę. Nie mamy jednak jeszcze jedno miejsce. No ale zobaczymy, czy jakieś fajne amulety znajdziemy jeszcze w kolejnych misjach. Fiuk dostanie to, na co sobie zasłużył, Megan. O! Już jesteś. Szybko poszło. O! Patrzcie! O, to ciekawe! Okej. Okay. Pamiętaj, co tu widziałaś, gdy wrócisz do Dunwall, Emily. Być może to moja ostatnia lekcja. Okej, okay, Sokołow też wygląda jakby był jakby trochę mniejszy wpierdol dostał uczeń Dosza, tak kolokwialnie mówiąc. Ale Megan! Wracajmy na groźną wręgę. Patrzcie! Jaki efekt motyla! Uratowaliśmy Stiltona i czy tam pozbyliśmy się go i w jakiś sposób to sprawiło, że Megan ma obie ręce. No i też oko. W sensie nie ma tych ran, które z czegoś tam miała, z jakiejś walki zakładam. Ej, no takie efekty motyla to ja bardzo chętnie przyjmę. Dobra, w razie W robię sobie quick save'a i save'a manualnego, że jakbym coś tu jeszcze pominął. No i zobaczmy, jak mi poszło w trakcie tej misji. Możemy już wyruszać. Pył strasznie drażni mi gardło. Let's go. Tak, udało mi się ominąć problem Paula i Berna i przeszukać dom Stiltona. Możemy ruszać.
Zobaczmy. Aż 8 wykryć! Ja pierdolę, nie wierzę. Okej, jak to wygląda tutaj? Nice! Świetnie. Czyli tak, jeden jedyny mistrzowski plan był tutaj. Oba obrazy znalezione. Monety to tam akurat nieistotne. Ale wszystkie amulety i wszystkie runy też zlokalizowane. To mi się podoba. I działania specjalne. Pod stoli udało ci się wykraść klucz główny Aramisa, ukrywając się pod stołem w jadalni. Badacz czasu. Udało ci się dotrzeć do pracowni bez kodu do drzwi. Uratowano Aramisa Stiltona przed wejrzeniem w pustkę. Znalezione runy w zalanej piwnicy. Manipulowanie czasem pozwoliło ci zawalić balkon i odwiedzono pracownię Aramisa w odmienionej teraźniejszości. Dobra. Większość głównych wspólników Duke'a, Luke'a, Abel została wyeliminowana. Porozmawiaj z sojusznikami o samym Duke'u, nim ruszysz do Wielkiego Pałacu. Przedostatnia misja fabularna. Zobaczmy w takim razie jeszcze odprawę, choć mówię... Uwaga, ten odcinek aktualnie ma 2 godziny... Ma 2 godziny 16 minut samego czasu, bo wciągnąłem się tak, że nie chciałem przerywać i na raz nagrałem po prostu całą taką... całą misję, więc... Znaczy w sumie całą. Od tego momentu, kiedy zacząłem to całą. No, więc szykuje się kilka cięć. Kto wie. Może większych, może mniejszych. No ale zobaczymy. Finalnie ja też zobaczę, co z tego wyniknie. Ale jeśli bym chciał teraz to tylko podzielić na same materiały, po pół godziny, czy nawet po te 45 minut, to mam tutaj trzy mam odcinki tako po prostu, nie? Nawet w zaokrągleniu to 4. No ale już z tym to akurat nie będę aż tak szarpał. Myślę, że będą 3 po około 50 minut, żeby tak to w miarę zrównoważyć. Jest dobra. Posłuchajmy nie tyle odprawy, bo odprawę dopiero w kolejnym odcinku posłuchamy, ale posłuchajmy, co takiego tutaj powie nam Emily bądź Megan bądź Sokołow w filmie, powiedzmy, w tym scence wprowadzającej do misji. Duke Luke'a Abel zrównał z ziemią pierwszy pałac Karnaki, gdzie się zresztą urodził, zamieniając go na pełną przepychu budowlę za taką ilość monet, która pozwoliłaby latami żywić cały Syrkonos. To podobno rozległa posiadłość, przy której bledną inne, istny trybut dla jego ego i książęcej pychy. Ale to wszystko stało się w czasie, kiedy ja siedziałam na cesarskim tronie. W Dunwall nie mieliśmy problemu, żeby odwracać wzrok, póki płynęły do nas potoki srebra. Muszę się dostać do Wielkiego Pałacu, rozprawić z Duke'iem i znaleźć sposób, by wykraść duszę Delaili. Czujesz to? To moja ostatnia noc. Wkrótce się rozpadnę jednocząc z wielką nicością. Należy ci się wreszcie spokój. Zbyt długo już zwleka. Odnajdź duszę Delaili. Uwięź ją w tej klatce zmartwego mięsa. Daj mi wolność. Nie rozumiem. Rychło zrozumiesz. A ja chyba już zrozumiałem. O kurde. Czyli ta dusza Jessamine jest więziona w tym sercu. Tak naprawdę. Kurde. No nieciekawie. Dobra. Okej, dla was wpisy. Na wszelki wypadek pokazałem wam jeszcze poprzedni, no ale się okazało, że jednak nie było czego pokazywać. Co jest tutaj? Odpowiedź od Wymana. Droga Emily, twój posłaniec dał mi ledwie kilka minut na odpisanie, nim wyruszy z powrotem do twojej kryjówki. Zbiera mi się na płacz, bo nie chce ani zdradzić mi, gdzie jesteś, ani zabrać mnie ze sobą, ale ufam ci. Nie wiem, czy to w porządku, że jestem na ciebie tak bardzo zły. Może powinienem raczej płakać za dość, że wciąż żyjesz? Zdaje się, że Morley jest blisko wyruszenia na wojnę z Gristolem. Docierające z Dunwall plotki są ponure i dziwne. Słyszeliśmy o żołnierzach z metalu, kobietach rozkazujących drzewom i zbierających się w porcie wielorybach, które śpiewają swe pieśni od tyłu.
Nienawidzę całego świata za to, że rozdziela nas od siebie w chwili, gdy powinniśmy się trzymać za ręce. Uważaj na siebie, albo nie będę wiedział, co ze sobą zrobić. Proszę, proszę. Widać, że chłopak się martwi. Ale to akurat bardzo na plus, jeśli chodzi o to, o ewentualny przyszły związek z tą sprawą. Dobra, to od dłuższego czasu nie ma naszej koleżanki, która mogła być z Morą Korony, czy która mogła zginąć z naszej ręki za bycie z Morą Korony, ale oczywiście została przeze mnie oszczędzona. Okej, na pokładzie mam kogoś. Trudno mi uwierzyć, że dopiero teraz ktoś postanowił zabrać się za Duke'a. Kolejny arystokratyczny ważniak w swoim pałacu, wysysający szpik z tych samych ludzi, którzy go do niego postawili. Tak, żałuję swoich kontaktów z młodym Duke'iem, ale byliśmy z jego ojcem bardzo sobie bliscy. Żyłem nadzieją, że Luka w końcu dorośnie i pojmie, jak bardzo poważne reperkusje mają jego działania jako władcy Serkonos. Zawsze mógł liczyć na wsparcie Dunwall, zarówno ich marynarki, jak i finansowe. Może bez tego nauczyłby się właściwego szacunku dla ludu Serkonos. Strach przed katowskim więzieniem od zawsze porządnie motywował władców. Mam nadzieję, że jak już obalimy Duke'a, zdołamy tu zbudować coś lepszego. Coś bardziej reprezentatywnego i tolerancyjnego. Proszę, proszę! Stilton się do nas przyłączył. No nie powiem, bardzo miły efekt uboczny naszej wizyty w jego domu. Duke Abel nie szczędził wydatków na nowy pałac, ale moim zdaniem i tak wygląda tandetnie. Okej. Czyli idziemy tutaj. Duke Abel używa sobowtóra. O kurde, no to trzeba będzie chyba uważać. Ciekawe, czego może dokonać Aramis Stilton teraz, kiedy się tyle zmieniło. Okej, myślałem, że coś dopowie a propos tych celów, no ale niestety nie. Chociaż... kurde, dobra. Jeszcze wysłuchajmy tej odprawy, ale na samą misję pójdziemy w kolejnym odcinku. Czujesz się na siłach? Odwiedziłam w życiu tuzin zamków i setkę posiadłości. Nigdy się niczym nie różnią. Pałac Duke'a nie może być gorszy od towarzyskich podwieczorków Lady Brisby. Akurat dostanie się do środka może być całkiem proste. Duke nie uszczelnił swojej krypy zbyt dobrze. Wykończenie Duke'a Abel to tylko jeden kawałek układanki. Dowiedz się, co takiego powierzyła mu Delilah. Niewiele się od ciebie dowiedziałem o tym, co było w dzielnicy pyłu. Ale nie szkodzi. Odrobina tajemnicy dodaje światu pikanterii. Za to, jak już wejdziesz do Wielkiego Pałacu, każdy twój wybór może wpłynąć na całe lata przyszłości Karnaki. Pamiętaj o tym. Mam dla ciebie mapę Wielkiego Pałacu i pewną potencjalnie przydatną informację. W spiżarni jest ukryta dźwignia otwierająca przejście do skarbca Duke'a. Jeśli przechowuje dla Delilah coś cennego, to przypuszczam, że właśnie tam. A tak, poza tym, powodzenia w łowach. Zobaczę, co zdołam zrobić. Wiem, że Karnaka chwieje się w posadach i będę musiała sporo przemyśleć, kiedy to wszystko się skończy. Okej, mamy mapkę faktycznie. Ogólnie nic takiego nie ma. Ale dobra, jak mówiłem, na Łódź pójdziemy dopiero w kolejnym odcinku, tak więc ode mnie to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. A w ogóle, serio mogę tutaj tak po prostu wyskoczyć? Ajajaj. Dobra. Ale jak mówiłem, misją dopiero zajmiemy się w kolejnym odcinku, ale już sobie tutaj podaję też bliżej. Teraz tak, zrobię sobie... Słuchaj, nie, no mogę zrobić do osobnego save'a, bo save miałem zrobiony tylko i wyłącznie na wypadek, gdybym coś pominął w... z tych właśnie ważniejszych rzeczy, gdybym coś pominął po prostu przy tym. Nie pominąłem, więc nie muszę niczego więcej tam szukać. Tak więc łodzią popłyniemy sobie do
tam do pałacu i samym pałacem oraz, kto wie, być może też Diukiem na takim dłuższym posiedzeniu, które potrę na odcinki, zajmiemy się w kolejnym materiale, czy tam w kolejnym spotkaniu z Dishonored. No a póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku bądź odcinkach. Zagrajmy w Dishonored 2. Cześć!